Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym Power Poniedziałku. To już powyżej setki nagrań, które poczyniłam po to, aby pomóc Ci zwiększyć Twoje kompetencje. Dziś ostatni raz już w tym roku będziemy rozmawiali na temat asertywności. Zadajecie mi takie pytanie, jak nauczyć się odpowiadać na trudne pytania. Na takie pytania, ale nie na egzaminie, tylko takie, które dla Ciebie są trudne. Czyli na przykład, kiedy ktoś ciebie pyta, kiedy się ustatkujesz, albo o, czy jesteś w ciąży, albo czy planujesz więcej dzieci. To są takie pytania, które są dość intymne, albo na przykład ktoś się ciebie pyta, ile zarabiasz, albo jak sobie radzisz w swoim biznesie, czy ci się spina. Dla mnie to nie są pytania takie, które nie mogłyby paść od kogoś, kogo znam, ale wiem, że dla wielu osób one są już takim naruszeniem intymności, wtedy kiedy nawet zadają je osoby takie znajome, zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład temat ciąży albo temat zarobków jest takim tematem delikatnym, takim tematem drażliwym. Otóż po pierwsze, warto by było uzmysłowić sobie, że nie powinno się pytać kobiet innych o to, czy są w ciąży, albo kiedy będą w ciąży, albo czy planują mieć dzieci, poprzez taką wrażliwość na to, że jest to bardzo intymna sprawa i wiele osób w dzisiejszych czasach ma kłopoty po prostu z zajściem w ciążę. Być może osoba, którą chcesz o to zapytać, czuje się zakłopotana albo czuje się źle z tym, że stara się po prostu o to, aby mieć rodzinę pełną dzieci, ale może już od wielu, wielu lat jej to po prostu nie wychodzi. Czuję się z tego powodu fatalnie i nawet samo pytanie po prostu o ciążę czy o dziecko może spowodować, że ona po prostu pojawia się w jej oczach łzy i będzie bardzo zdruzgotana tym pytaniem, ponieważ ciągle ktoś ją o to pyta. Oczywiście idealnie by było, gdyby ta osoba powiedziała, że jest to dla mnie niekomfortowe pytanie, bardzo Cię proszę, porozmawiajmy na inne tematy, na przykład zawodowe, ale w większości przypadków takie osoby tego nie robią, więc najpierw polecam, aby po prostu takich tematów nie poruszać. Jeżeli już chcesz coś zauważyć, to jeżeli widzisz kobietę, która albo jej się przybrało, albo wyraźnie się zmieniła dla Ciebie na twarzy, albo wydaje Ci się, że ma większy brzuszek, ale ona po prostu mogła przytyć, albo ma wzdęcia, albo cokolwiek takiego, to możesz powiedzieć, wow, jakoś się zmieniłaś na twarzy, jakoś tak inaczej ostatnio wyglądasz. Ale nie, że o, jakoś się zmieniłaś na twarzy, jakoś taka zmizerniałaś, tylko po prostu powiedz, jakoś tak inaczej wyglądasz, bo prawdopodobnie ta osoba inaczej wygląda. Jeżeli ten ktoś będzie chciał Ci powiedzieć, tak, inaczej wygląda, bo jestem w ciąży, tadam, to Ci po prostu powie. Ale jeżeli Ci tego nie mówi, to znaczy, że ma jakiś powód. Może powiedzieć, tak, no być może trochę się zmieniłam. Ale jeżeli nie mówi dalej, zmieniłam się, jestem w ciąży, to albo to jest początek ciąży, jeszcze nie ma potwierdzonej, nie chcę mówić wszystkim ludziom, bo jak coś nie pójdzie, to później będzie jej trudno przeżywać żałobę z wszystkimi innymi ludźmi. Każdy ma inny poziom takiej swojej intymności. Jeżeli Ciebie pytają ciągle o ciążę, to jeżeli jest to dla Ciebie kłopotliwe, to czym prędzej o tym powiedz. Nie wszyscy ludzie są wychowani, po prostu niektórzy nie są. Są ludzie, którzy nie mają taktu, a są ludzie, którzy nie mieli złych intencji, tak? Po prostu spytali, bo dla nich to pytanie by nie stanowiło kłopotu. Więc jeżeli dla Ciebie ono jest kłopotliwe, to jest wszystko w porządku, żeby powiedzieć. Czuję się niezręcznie, kiedy pytasz mnie o ciążę. A to jest dla mnie bardzo intymny temat. Jak będę w ciąży i będę się chciała podzielić, to dam Ci znać. I tyle. Ale bez też atakowania tej drugiej osoby takimi zdaniami, o, widzę, że Cię nie wychowali w ogóle, te pytania ciągle o ciążę, co Ci ludzie tacy wścibscy i tak dalej. Bo takie zdanie również nie świadczy zbyt dobrze o Tobie. To, że ktoś nie ma taktu albo nie chodzi przy Tobie na paluszkach, to nie znaczy, że masz go od razu atakować, zwłaszcza, że tylko spytał. I jeżeli takie pytanie właśnie padnie po raz kolejny, może jakaś ciocia, może jakiś wujek na wszystkich spotkaniach po prostu rodzinnych, z przyzwyczajenia, nie wiem, bez jakiegoś większego pomyślunku, po prostu rzucają takimi tekstami, to nic nie stoi, aby powiedzieć cioci, wujkowi na osobności. Ciociu, wujku, słuchajcie, temat ciąży jest dla nas bardzo ważny.
Bardzo byśmy chcieli mieć dzieci. Staramy się od wielu lat, natomiast nam to po prostu nie wychodzi. Nie doświadczyliśmy błogosławieństwa zostania rodzicami jeszcze. Dlatego za każdym razem, kiedy jesteśmy na takim spotkaniu rodzinnym i kiedy wy pytacie o to, kiedy będziemy mieli dzieci, to jest to dla nas taki bolesny temat i kolejne przypomnienie, że nie mamy po prostu tego dziecka. Bardzo was proszę, po prostu pomijajmy ten temat. Jak tylko będziemy mieli dziecko, jak tylko się powiedzie, oczywiście podzielimy się z całą rodziną. I dotknąć wujka za ramię, ciocię i powiedzieć, domyślam się, że nie masz nic złego, cieszę się, że mi kibicujesz. Na chwilę obecną po prostu nie jestem w ciąży. I tyle. Z miłością też do tej bliskiej osoby. Jeżeli ktoś ci zadaje jakieś pytanie, które jest dla ciebie zbyt intymne, to po prostu powiedz, że czuję się zaskoczona albo czuję się niezręcznie z tym pytaniem. To jest dla mnie taki temat prywatny, czuję się zakłopotana. Wolałabym pozostawić tą wiedzę dla siebie. I tyle. I ten ktoś może powiedzieć, o ja tutaj nie miałem nic złego na myśli. I wtedy możesz powiedzieć, tak, ja wiem, że niczego złego na myśli. To po prostu jest dla mnie intymny temat. Moja strefa, taka prywatna, no jest po prostu na tym poziomie. A mam nadzieję, że zrozumiesz. I sympatycznie, serdecznie po prostu pokazać, gdzie jest twoja granica, bez jednoczesnego atakowania tej drugiej strony. Tak, żeby pozwolić tej osobie też wyjść z twarzą, bo nie musisz od razu zakładać, czy ten ktoś miał złe intencje. Mam nadzieję, że ten przykład pomoże ci odpowiadać już na inne, trudne pytania, które być może czasami bliżsi, dalsi znajomi zadają ci i nie wiesz, jak z nich wybrnąć. Ja natomiast chcę ci jeszcze przypomnieć, że dzisiaj do 23:59 możesz dołączyć na pokład kursu z asertywności. Właśnie kończymy zapisy na roczny pokład kursu online Asertywny Rodzic, Partner, Menadżer, podczas którego nauczę cię tego, w jaki sposób formułować asertywne sformułowania w wersji podstawowej, zaawansowanej, jak budować pewność siebie, jak być bardziej asertywnym w rodzinie, w pracy, w biznesie, względem klientów, względem dzieci, małżonka, współmałżonka, a nawet rodziców, czy też w sytuacjach społecznych, na przykład w urzędzie albo u lekarza. Nauczę cię również przyjmować pochwały, wzmacniać pozytywne odbiory i pozytywne zachowania u swoich bliskich, dzięki czemu oni będą jeszcze lepiej wiedzieli, co uwielbiasz i co mogą zrobić, żebyś czuł się szczęśliwy, jak również nauczę cię reagować na krytykę aluzyjną. To jest niesamowicie ważne. Kurs online jest teraz w cenie promocyjnej. Możesz dołączyć na pokład kursu już za złotówkę dziennie i przez rok przerabiać go dowolną ilość razy, pracując nad nim, słuchając MP3-ek, przerabiając go w telefonie, w komputerze, na iPadzie albo na swoim telewizorze. Dostaniesz do tego e-book do pobrania, zeszyt ćwiczeń, MP3-ki, żeby tego słuchać przez kolejne również lata, a po wykonaniu zadania końcowego otrzymasz również certyfikat ukończenia szkolenia. Bardzo serdecznie cię zapraszam, wejdź na stronę asertywność.tv/kurs albo kliknij w link, który znajduje się w opisie do tego wideo i dołącz do kursu. Są trzy opcje: promocyjne, standard, premium i VIP. Promocje są szalone, wydarzają się raz w roku, w związku z czym dołącz, przeczytaj przede wszystkim i podejmij najlepszą dla siebie decyzję. Pozdrawiam cię serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia na pokładzie kursu.